Wielka wydawka 4Fun TV, Joanna Jędrzejczyk jest moją gościową. Aśka, jak przyjechałaś sobie do Stanów Zjednoczonych, co cię takiego tak najbardziej tam zaskoczyło? A tak wiesz, tak totalnie. Ja zawsze myśląc o... Masz ten pas, bo chipsy trzeba postawić. O Stanach Zjednoczonych. O Stanach Zjednoczonych. To widziałam duże budynki. Byłeś w Nowym Jorku? Nigdy. Z kogoś to było, ale to właśnie ja te budynki widziałam. Ale chyba najbardziej co... mi tak zapadło w pamięci, to ta otwartość ludzi. No. Ja wiem, że często ludzie mówią, że to jest takie sztuczne, że jak się pytają ciebie wszyscy cały czas, cześć, jak się czujesz, bo u nas w Polsce, jak się kogoś zapytasz, dzień dobry, jak mija pani dzień albo panu dzień, to ktoś myśli, co ta osoba chce ode mnie. I ja nie odnajduję tego tak do końca jako coś sztuczne, bo mam naprawdę fajnych ludzi na Florydzie, z którymi współpracuję, z którymi po prostu żyję i tak naprawdę obcuję, bo oni są nie tylko moimi trenerami, przyjaciółmi z klubu, ale znajomymi również poza salą treningową. A to, co jest najfajniejsze w Ameryce, że chociaż świat stoi teraz tak otworem, ale tam jednak bardziej, że jeżeli naprawdę marzysz i jeżeli naprawdę chcesz coś osiągnąć i włożysz w to wystarczającą ilość energii, pracy, poświęcenia, dyscypliny, to ty to osiągniesz. Jak poszłaś tam i na przykład mówili, o, ty jesteś z Polski, to w ogóle wiesz, idź sobie, albo nie chcemy. Nie, nigdy nie spotkałam się z jakąś krytyką, chociaż Amerykanie mają to do siebie, że oni kochają takich swoich narodowych bohaterów, ale to jest chyba w każdym kraju tak jest. Ale nie, raczej spotkałam się z taką przychylnością i że wielu ludzi, Polacy są na całym świecie. Ale coś takiego cię tak zaskoczyło tak na przykład negatywnie, tak na minus, że na przykład, że śmierdzi, albo że są śmieci porozrzucane, albo że ludzie mówią po angielsku. Nie, nie wiem, co mogłoby mnie tak... Nie było takich rzeczy? Mam jakieś rzeczy, które... A, no oczywiście Amerykanie zawsze uważają, że są we wszystkim najlepsi i są, wiesz, mistrzami świata i rządzą całym światem. To mnie chyba denerwuje bardzo często i mam kolegę, który bardzo kocha obecnego prezydenta Trumpa i często się tak ciśniemy, o, wy imigranci, oczywiście to jest w żartach, ale mi już się tam, wiesz, ja już się gotuję w środku, ja odbiję piłeczkę i jednak tutaj, wiesz, my sobie żartujemy, ale... To nie są żarty. To nie dobra, są... chodźmy do boksera. Proszę. Złotóweczka. Ale kto mocniej? Prawą ręką. Jak Tyson. No. Uważaj. Zapraszam. Ja poproszę podwójną wodę. Wal! Dobrze, że miałem korek w pysku, dobrze, że mnie się zakrztusiłem.